Szczęść Boże, witam w ostatnim dniu naszej nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Coraz intensywniej, coraz głębiej Go przyzywamy, przechodząc przez kolejne dary, które nam ofiarowuje. I dzisiaj na koniec chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co ten Duch sprawia w nas, co On czyni w nas, co robi w nas, co się dzieje, kiedy Go przyjmujemy. I będę się opierał na kilku tekstach biblijnych, które jakoś to uwypuklają, pokazują te różne aspekty ducha, który, no ciekawe, że nie ma, można powiedzieć, swojego imienia własnego. Tak? To mnie kiedyś bardzo zaskoczyło, czy tak zdumiało, że Duch Święty, wołamy Go i byśmy pomyśleli, że to jest Jego imię własne, ale przecież Ojciec jest Duchem również i Jezus, Syn Boży, też jest Duchem. Tak? Nie widzimy, Bóg jest Duchem. I Ojciec jest święty, i Syn jest święty, no i Duch Święty też jest święty. Więc jakby ten Duch jest taką rzeczywistością, osobą, która przenika wszystko, mówi święty Paweł, nawet głębokości samego Boga, jest bardzo w tym ukryty, w tym swoim działaniu, w tym swoim byciu, jest bardzo ukryty. Pamiętamy Jezusa, który do Nikodema mówi, że Duch wieje tam, gdzie chce, tak, na podobieństwo wiatru. Słyszysz Jego szum, to znaczy daje się doświadczyć, możemy Go spotkać jakoś, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd biegnie. Tak? I tak jest z każdym, który z Ducha się narodził. To jest człowiek, który jest prowadzony przez Ducha tam, gdzie jest potrzeba. Tam, gdzie potrzeba więcej miłości, tam, gdzie potrzeba więcej ofiarności, tam, gdzie potrzeba więcej prawdy, więcej dobra, tam Duch prowadzi człowieka. Człowiek prowadzony przez Ducha właśnie taki jest. To, co Duch, może można powiedzieć, najpierw czyni z człowiekiem, dla człowieka, to go ożywia. Duch ożywiciel. I to może szczególnie nam powie tekst z księgi Ezechiela, słynna scena z wyschłymi kościami, które leżały w dolinie. To wyglądało jak armia po bitwie. Wszystko martwe, bez życia. Taki jest człowiek w swoim wnętrzu po grzechu. Jest jak po wielkiej bitwie, zmaltretowany, zniszczony, jakby, tak? Nie całkiem. Jest tak jak ten człowiek z przypowieści Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, tak? Na wpół umarły. Na wpół umarły. I tam wiemy, że ten prorok ma prorokować do tych kości i przyzywać na nie ducha po to, żeby ożyły. I te kości się jednoczą ze sobą. Potem przychodzi ciało, mięśnie, ścięgna, skóra, aż wreszcie mówi prorokuj do ducha, żeby tam wstąpiło nowe życie. Grzech zabiera nam życie, grzech czyni nas martwymi, ale duch ożywia, duch sprawia, że stajemy się na nowo ludźmi kochającymi, działającymi, żyjącymi. Tak? W taki sposób, jak On chce. Bóg jest miłośnikiem życia, o tym mówi Księga Mądrości. I Bóg, miłości życia, nie chce śmierci nikogo, nie chce jakby upadku, nie chce zniszczenia, bo jest miłośnikiem życia, więc dąży do pomnażania życia w każdej postaci. I to się dzieje rzeczywiście mocą Ducha Świętego. Mamy też inne teksty, które mówią o tym, co Duch Święty czyni w naszym życiu, w jaki sposób to robi. Najpierw widzimy taki tekst i on jest czytany w Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Tekst o pomieszaniu języków przy budowie wieży Babel. Te ludzie w swojej zarozumiałości, w swojej pysze chcieli dosięgnąć wieżą nieba. To trochę jak człowiek w raju sięgnął po owoc. Też sięga zawsze to, co wyżej, to, co jest dla niego przeznaczone, ale nie jako coś do zdobywania, tylko jako dar, który Bóg chce ofiarować. Tak? My nie jesteśmy zdobywcami i życie duchowe nie polega na zdobywaniu czegokolwiek, polega na przyjmowaniu daru, na bycie otwartym, na bycie jak uległa dolina, pokorna dolina, która przyjmuje wszelką łaskę. Tak? My czasem do życia podchodzimy jak taka wyniosła góra, po której wszystkie łaski spływają, bo nie mają się na czym zatrzymać. Tak? Próbująca sięgnąć szczytów nieba, wydrzeć Panu Bogu tak, tajemnice. I wiemy z tego mitu, tak, biblijnego o wieży Babel, że tam
Pan Bóg pomieszał człowiekowi język. To znaczy, że ludzie przestali się rozumieć i się rozproszyli po całym świecie. Ale kiedy usłyszymy w niedzielę zesłania Ducha Świętego tekst o właśnie zesłaniu Ducha Świętego, to zobaczymy tego Ducha, który przychodzi pod postacią języków ognistych, jakby zapalające, ogrzewające, gwałtowny szum wiatru, o którym już wcześniej mówiłem, tak? Duch, który jest jak wiatr. Na każdym z tych, którzy modlili się i oczekiwali, wstępuje Duch w postaci jednego języka ognia i zaczynają mówić w obcych językach. To znaczy, Żydzi, którzy byli w tym czasie w Jerozolimie, zaczynają ich rozumieć. Pod wieżą Babel Pan Bóg pomieszał im języki, przestają się rozumieć, a tutaj się zaczynają rozumieć. I oczywiście ten tekst można na różne sposoby interpretować, ale możemy też zobaczyć, że Bóg i Duch Święty przychodzi z darem nowego języka, który sprawia, że ludzie mogą się rozumieć. I tym językiem jest miłość. Bóg przychodzi z darem miłości, który sprawia, że możemy się rozumieć, możemy się porozumiewać, niezależnie kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Języki, miłość, która łączy wszystkich ludzi. Tak? Z tym właśnie przychodzi do nas Duch Święty, Duch Prawdy, Duch, który objawia prawdę, tak? Jest światłem wewnętrznym, który oświeca każdego z nas. I tego Ducha właśnie, Ducha, który ożywia nas, Ducha, który prowadzi nas do coraz większej miłości Ojca, upodabniając nas do Jezusa Chrystusa. Ducha, który daje nam nowy język, nowy sposób komunikacji. Język służy komunikacji. Nowy sposób komunikacji, komunikacji miłości, to znaczy, że też otwiera oczy. Duch otwiera nasze oczy na potrzeby i cierpienia naszych braci i sprawia, że możemy wyjść im na pomoc, wyjść im naprzeciw tym, czego potrzebują, ale też w takim kluczu, że kiedy my potrzebujemy pomocy, to też możemy otworzyć oczy i poprosić o tę pomoc, przyjąć tę pomoc. My czasem nie chcemy prosić, nie chcemy przyjąć łaski, nie chcemy się zgodzić na to. Jesteśmy czasem chętni do dawania różnych rzeczy, ale bardzo oporni w przyjmowaniu. Tymczasem miłość, którą daje Duch Święty, jest i dawaniem, i przyjmowaniem. Tak? Jest przyjmowaniem najpierw i ofiarowaniem siebie, dawaniem siebie tym, których życie stawia na naszej drodze, których Pan Bóg postawi na drodze naszego życia. I to też sprawia w nas Duch Święty. I Duch Święty, można powiedzieć, że chce od nas tylko jednego, żeby to wszystko się wypełniło w życiu, żeby owoce Ducha, o których mówi święty Paweł, w nas się zakorzeniły i wydały owoce właśnie, żeby stały się owocami. Tak? Żeby miłość, o której mówi święty Paweł, że jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, żeby taka miłość z nas wypływała, Duch Święty, który sam jest miłością, pragnie tylko jednego, byśmy mu byli ulegli, to znaczy byśmy nasłuchiwali, byśmy aktywnie poszukiwali Pana Boga w naszym życiu, byśmy otwarli się na Jego przyjście, a przyjdzie w różnych kontekstach, w różnych sytuacjach, przez różne osoby, przez różne wydarzenia, czasem bardzo trudne, czasem wręcz cierpienie, traumę może przyjść przez coś takiego. Na początku tego nie widać, ale Bóg obejmuje sobą wszystko i nie sprawia wszystkiego. Tak? On jest sprawcą chcenia i działania w nas i mojej odpowiedzi na to wszystko. Ale Duch pragnie mojej uległości, bym dał się Mu poprowadzić. I kiedy czuję, że mam opór przed tym, że mi to nie idzie, że chcę bardzo, a i tak robię po swojemu, że ten impuls kontroli we mnie, tak, impuls zawłaszczania też rzeczywistości, siebie, drugiego człowieka jest bardzo silny, to znów mogę stanąć, klęknąć przed Nim, otworzyć ręce i powiedzieć: przyjdź i daj mi to, czego potrzebuję. Tak? Prosić Go o tę łaskę. To była stała dyspozycja świętego Ignacego, o tym też mówiłem przy innej okazji. Święty Ignacy często używa tego sformułowania, prosić o łaskę. Prośmy, przyzywajmy o obecności Ducha Świętego w naszym życiu i przyzywajmy tej łaski, którą najbardziej potrzebuje teraz, właśnie w tym czasie. Dziękujemy Ci,
Miriam, dziękujemy Ci, oblubienico Ducha Świętego, Ty, która niesiesz Ducha Świętego, przynosisz Go do naszych serc, z głębi naszych serc, Ty, która byłaś całkowicie otwarta i uległa Duchowi Świętemu, spraw, byśmy stali się na wzór Jezusa Chrystusa, prowadzeni przez Ducha, posłuszni Ojcu i w ten sposób byśmy wszyscy napełnieni tymże Duchem, upodobnieni do Chrystusa, trwali w jedności z Ojcem i z tym Ojcem się spotkali w Jego domu. Tam, kiedy życie już będzie trwało wiecznie i w pełni. Dobrego świętowania. Zostańcie z Bogiem.